Pokój dobro. Pokój dobro. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich uczestników festiwalu. I uczestników konferencji również. Tak, znajdujemy się w klasztorze w Woźnikach. To jest klasztor, który jest w ogóle w lesie położony. Niedaleko Grodziska Wielkopolskiego. No i kilka słów na temat tego, co robimy w sieci, w necie. No, ile to myśmy czyli? Około 5 lat publikujemy nasze krótkie takie katechezy bardziej nawet niż kazania. Z założenia odpowiadamy na pytania, które przysyłają nam internauci. No ale nie jest to do końca dialog, nie? To jest taka trudność. To jest taki, minusem tego naszego sposobu komunikowania się z odbiorcami. Myślę, że to jest minus w ogóle mediów, że nie ma spotkania z żywym człowiekiem. Że nie ma kontaktu z nim, nie widzimy reakcji, nie możemy na bieżąco odpowiadać na pytania, które rodzą się u odbiorców, u tych, którzy nasze filmy oglądają. W pewnym stopniu ten wideoblog jest interaktywny, to znaczy odpowiadamy dokładnie na pytania te, które nam internauci nadsyłają, ale z drugiej strony nigdy nie mamy pewności, czy w tak krótkim czasie, zaraz powiem dlaczego tak krótki czas jest, czy w tak krótkim czasie odpowiemy dokładnie na zapotrzebowanie i czy trafimy akurat w ten punkt, bo zawsze ktoś może powiedzieć, że nie, mi nie o to chodziło, no a my już ten nasz tok myślenia tam przeprowadzimy dalej. Nie? Forma, którą przyjęliśmy, a więc tych kilka minut wypowiedzi, ona też nie zawsze pozwala na to, żeby zaproponowany czy podjęty temat tak dogłębnie przeanalizować. Często musimy zostawić niektóre wątki, odsyłamy do jakiejś szczegółowej literatury. Albo w odcinkach mamy, nie? Albo dzielimy temat na odcinki. No właśnie, ale nie powiedzieliśmy w ogóle na początku, jak to się wzięło. Otóż to jeszcze tutaj początek sięga czasu, kiedy ojciec Jakub, mój współbrat, jeszcze był w kraju, potem wyjechał na studia do Izraela i zdążył wrócić, a my dalej tutaj już z tym Franciszkiem nagrywamy. A pomysł wziął się stąd, że skoro w szkołach dzieci, młodzież korzystają z telefonów komórkowych. To jest moment, nie? Kręcą filmiki, rzucają do netu. No więc to dlaczego nie w ten sam sposób nie dlaczego nie mnichów dwóch, nie? Mnichów dwóch i nie promować też wartości chrześcijańskich. Tak, no i stąd też jest ta nazwa właśnie, bez sloganu. Pamiętam, jak gdzieś byliśmy w kuchni, zastanawialiśmy się nad nazwą i w końcu padło pytanie, ale o czym my tam chcemy mówić, nie? A ja mówię, tak bez sloganu. No i tak zostało. Tak zostało, że bez i sloganu. Tak już prawie 5 lat. No mój Boże, taka telenowela. Mówią na nas Kajko i Kokosz, albo Żwirek, Muchomorek i Żwirek, Flippy Flap, wszystkie możliwe pary. Publikujemy na naszym wideoblogu, publikujemy na naszej stronie franciszkanie.net, publikujemy te filmiki też na Facebooku, trudno żeby nas tam nie było. Także profil na fejsie też jest i tak powolutku sobie tam te lajki w górę rosną. No plusem jest zasięg, nie? Zasięg jest niewiarygodny. Pytania dostajemy, niedawno odpowiadaliśmy na pytania z Emiratów Arabskich. To jest szok, czy życzenia na święta z rozmaitych zakątków świata, no bo właśnie to jest to, nie? Że... No możliwość dotarcia jest przeogromna. Pewna forma anonimowości sprawia też, że młodzież, czy też no i dorośli też, starsi, piszą do nas o bardzo czasami osobistych problemach. No aż nawet za osobiste, żeby je podejmować potem, nie? Tak, no nawet publicznie mówiąc szczerze. No, więc odpisujemy czasami bezpośrednio na maile do osób zainteresowanych. No tak, ale tak sobie myślę, że to są tylko osoby młode, bo z założenia ten program miał być dla osób młodych, ale okazało się, że piszą osoby zainteresowane, czyli chcieliśmy, aby dotrzeć do osób młodych, a dotarliśmy do młodych przede wszystkim, ale odpowiadają nam również i piszą do nas z pytaniami osoby, które są wierzące, czyli nie tylko forma jest jakby tym środkiem dotarcia, jak się okazało, ale również treść, a ponieważ mówimy o tym, co dla nas jest na takie, żyjemy tym na co dzień, mówimy o naszej wierze, o zwyczajach zakonnych, o jakichś takich kontrowersjach związanych z bioetyką, seksualnością człowieka. No generalnie problemem współczesnego człowieka, tak? No. Dylematy moralne, dylematy dotyczące wiary, którymi borykają się współcześni ludzie. No i okazało się, że jest to chwytliwe nie tylko dla młodych, ale dla każdego, kto się jakoś utożsamia z Kościołem, albo nawet to są nam na naszym profilu, tam na YouTube, to zobaczycie mnóstwo komentarzy przeróżnych, w zależności od tego, jaki odcinek. Ale to jest wniosek, inaczej, wniosek z tego jest taki, że z tej formy
jaką my proponujemy, czyli wideoblogu, korzystają nie tylko młodzi ludzie, ale również osoby starsze. No i tych dwóch zakonników oglądają nie tylko osoby ultrakatolickie czy katolickie, ale... Poszukujący nawet wrogowie tam. Ja się dziwię, bo jak są po niektórych komentarzach, to widać, że ktoś musiał ten odcinek odsłuchać, że komuś się chce odsłuchiwać nas, jak się w ogóle z tym nie zgadza. No, jak się komuś chce. Także to nie jest blok jakiś tam, założenie on jest dla osób wierzących, bo on ma pogłębiać wiarę z zakresu właśnie tam dogmatyki, teologii moralnej, Pisma Świętego. Bardziej katechizujemy, nie? I to, co kiedyś nam tak zarzucano, a niektórzy pytali się, czy tak jest, czy jest to jakaś konkurencja dla mszy świętej, dla kazań w kościele, w żadnym wypadku. Oczywiście to spotkanie osobowe, ambona, eucharystia, to jest na pierwszym miejscu. My jesteśmy jakąś formą... uzupełnienia, komentarzu. No, tak jesteśmy właśnie. I mieszkamy od siebie 50 km i trzeba dojeżdżać. I jest problem, żeby to się potem regularnie mogło okazywać. No. Ale internauci nas mobilizują. Tak jest. Bardzo mocno. I tak już, no. Tak zostanie. Lata. Dobra. Żebyśmy tutaj was, kochani, nie zanudzili, zapraszamy do oglądania. Jak najbardziej. No i dziękujemy tym, u których możemy umieszczać nasze... No właśnie, nasze, tak jest, no dziękujemy też i Tygodnikowi Powszechnemu i całej redakcji portalu Onet. Zresztą tam pewnie już będzie też mowa, że udało nam się wyróżnienie zdobyć. Dla mnie to było zaskoczenie absolutne, mówiąc szczerze, no ale wolą ludu na nich będzie wtedy, nie? Miło bardzo. To co, pozdrawiamy serdecznie po franciszkańsku. Pokój i dobro.